Witam Was na kolejnym odcinku Akte Korona 4.0. Drastyczny spadek cen ropy naftowej na świecie zmusił mnie do przemyśleń. Co mogło być tym powodem? Jeśli nie wiemy, o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. Zastanówmy się więc, kto na tej pandemii najlepiej by zarobił. W ubiegłym wieku na wszystkich konfliktach tego świata zarabiała USA. Na początek opowiem Wam, co się stało, że gospodarka Stanów Zjednoczonych stała się taka silna. USA wzbogaciło się przede wszystkim na I i II wojnie światowej, udzielając pożyczek lub produkując przedwojenny dla obu stron konfliktu. Każdy konflikt wojenny w ostatnim wieku był finansowany przez banki USA. Nawet rewolucja październikowa, która tak naprawdę odbyła się przecież w listopadzie, była finansowana przez Amerykanów w celu wyspowodzenia ziem wschodnich z rąk cara. Niestety Lenin przejrzał intencje USA i zmienił ustrój tego kraju na komunistyczny i zamknął się całkowicie na rynek zachodni. W czasie I wojny światowej Amerykanie zarobili fortunę, wysyłając towary do walczącej Europy, stając się przez to potęgą tego świata. Co ciekawe, po I wojnie światowej USA, które nie brało bezpośredniego udziału w konflikcie, wymusiło w 1920 roku odszkodowania od rządu niemieckiego na rzecz zwycięzców, by oni mogli spłacić dług zaciągnięty w bankach amerykańskich. Ciekawostką jest to, że odszkodowania te zostały spłacone przez Niemcy dopiero w 2010 roku. Państwo niemieckie, by spłacić zadłużenie zaciągnięte u własnych obywateli, którzy to finansowali tę wojnę, kupując obligacje wojenne, zdewaluowało w 1922 roku markę niemiecką, tamtejszą ówczesną Reichsmark, która wtedy spadła z przelicznika 1:4 w stosunku do dolara na oszałamiające 1,4 biliona Reichsmark za jednego dolara. Nie zmniejszyło to co prawda długu niemieckiego wobec Anglii albo Francji, ale płatność wobec własnych obywateli, którzy zostali spłaceni kromką chleba, przysłowiowo kromką chleba. Skutkiem tej hiperinflacji była wielka recesja i bezrobocie w Niemczech. Nic dziwnego więc, że Hitler, sponsorowany przez Amerykanów w celu zawładnięcia Rosją, doszedł do władzy, znajdując wsparcie w rozgoryczonej niemieckiej ludności. Konsekwencje tego znamy. Druga wojna światowa była kolejnym złotym gralem dla gospodarki amerykańskiej, a olbrzymią katastrofą dla ludności Europy. Hitler ale, zamiast napaść na Rosję, zawarł pakt ze Stalinem, by wraz z nim zawładnąć Europą. Wojna więc nie rozwijała się po myśli Amerykanów, więc rząd USA postanowił przystąpić do działań wojennych. Niestety ludność amerykańska nie bardzo kwapiła się do wojny w dalekiej Europie. By wzbudzić w Amerykanach ducha boju, prezydent Franklin D. Roosevelt dopuścił do ataku w 1943 roku na Pearl Harbor przez siły powietrzne Cesarstwa Japońskiego, które były przecież sprzymierzone z Niemcami. W ten sposób zmotywował obywateli do przystąpienia do działań wojennych przeciwko Japonii, które to były sojusznikiem Niemiec. Możecie to wszystko przeczytać w książce Roberta Stinetta Dzień kłamstwa, prawda o Pearl Harbor. Polecam. Prawdziwym powodem wsparcia Europy w walce z Niemcami była obawa USA, że w razie przegranej wojny nie otrzymaliby z powrotem kredytów,
danych Anglikom i Francuzom. W lipcu 1944 roku w Bretton Woods zostało podpisane porozumienie między 44 państwami alianckimi. Powstał wtedy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a dolar amerykański został walutą świata, na którym opierał się kurs wszystkich walut. Cena dolara była powiązana sztywno z wartością złota, jako że złoto było w tamtych czasach zabezpieczone przed rabunkiem Niemców w Fort Knox w stanie Kentucky. Uncja złota kosztowała wtedy 35 dolarów. Po II wojnie światowej Amerykanie mieli nadprodukcję. Nie miał kto kupować ich towarów. Wpadli więc na świetny pomysł, żeby sfinansować odbudowę zniszczonej Europy. W 1947 roku na Uniwersytecie Harvarda powstał Plan Marshalla, który miał służyć odbudowie gospodarek krajów Europy Zachodniej. A tak naprawdę przyczyniał się do rozwoju gospodarki USA. Wyglądało to tak, że zniszczone kraje miały uzyskać pożyczki pod warunkiem wydania tych pieniędzy wyłącznie na towary amerykańskie. Sztywny kurs dolara do złota nie utrzymał się długo, gdyż USA z powodu wojny w Wietnamie w latach 1955 i 1975 miały wielkie koszta związane z działalnością militarną. Potrzebowali dolarów, a ilość złota na świecie nie wzrastała. Zaczęto więc drukować dolary, nie zwracając uwagi na pokrycie w złocie. Doszło wtedy do spełnienia tezy naszego rodaka Mikołaja Kopernika, która mówi, jeśli funkcjonują dwa rodzaje pieniądza pod względem prawnym równowartościowe, czyli w tym przypadku dolar i złoto, jedna z nich, która jest postrzegana jako lepsza, jest gromadzona, a druga jako gorsza, wypierana. I tak też się stało. Kraje, które przechowywały złoto w Fort Knox, szybko się zorientowały, że ich dolary nie mają już wystarczającego pokrycia w złocie. Zażądały więc wydania ich kruszca. Amerykanie musieli coś wymyśleć, by zapobiec dewaluacji ich rezerw dolarowych, które musiało mieć przecież pokrycie w złocie. Historyczne wydarzenie nastąpiło 15 sierpnia 1971 roku, kiedy to prezydent Nixon przerwał w telewizji Bonanzę i zapowiedział oddzielenie kursu złota od dolara. Dla wielu Amerykanów było to nieważne, ale wpłynęło to katastrofalnie na późniejszą gospodarkę całego świata. Od tej pory Amerykanie mogli drukować swoje dolary bez umiaru, powodując inflację i periodyczne kryzysy na całym świecie. Rok później, w 1972 roku, podpisało USA sojusz z Arabią Saudyjską o ochronie Arabii Saudyjskiej przez USA w konflikcie z Iranem i z Jemenem i oczywiście na dostawę broni. W zamian za to mieli oni sprzedawać ropę wyłącznie za dolary. Embargo, które zostało przez Amerykanów narzucone, jak i sprzeciw innych krajów wydobywających ropę, które nie chciały się temu dostosować, wywołały kryzys naftowy w 1973 roku. Kolejnym genialnym krokiem było zobligowanie Arabii Saudyjskiej do zakupu ich obligacji za sprzedaną ropę. W ten sposób większość dolarów trafiało do USA, co pozwoliło Amerykanom drukować kolejne dolary na pokrycie tych obligacji, które z kolei mogli wydać na zbrojenia, przez co stawali się coraz większą potęgą tego świata. Każdy, kto próbował sprzeciwić się polityce finansowej USA, musiał zapłacić za to życie. Dla przykładu, powodem wojny w Iraku w marcu 2003 nie było posiadanie przez Saddama Husseina środków masowej zagłady, lecz zamiar sprzedaży ropy za euro. Nie był to pierwszy raz, gdy Amerykanie ruszyli na Irak. Już w 1990 roku
zrobili to, by wyzwolić pola naftowe, a nie, jak to rozgłaszano, by ratować naród kuwejski. Kolejny przykład to prezydent Syrii, Muammar Gaddafi, który został zabity nie za swoje zbrodnie na społeczeństwie, gdyż taki los musiałby spotkać prawie każdego prezydenta USA, lecz za to, że próbował zjednać kraje afrykańskie i wprowadzić na wzór IWF Afrykański Fundusz Walutowy. Centralny Bank Afrykański i złotego dinara, który miałby pokrycie w złocie i byłby konkurencją dla dolara amerykańskiego. Dolar stał się walutą o fikcyjnej wartości, bez pokrycia. A pomimo to jest w tej chwili używany jako środek płatniczy w 40% transakcji na całym świecie. Przejdźmy teraz do zdarzeń z dnia dzisiejszego. Następują wielkie przemiany na świecie, a my wszyscy szukamy spisku właściwie tam, gdzie niczego nie ma. Zwracamy uwagę na anteny 5G i wirusa korona. Szukamy powiązania, a tymczasem za tą zasłoną dymną dzieją się rzeczy, które uciekają naszej uwadze. 2 stycznia tego roku został na przykład zabity przez drona amerykańskiego irański generał Qasem Soleimani. Powodem była ponoć próba wymuszenia na Teheranie wycofania pocisków balistycznych średniego zasięgu. USA wycofało je w maju 2018 roku jednostronnie. Iran tego nie zrobił, więc rząd amerykański nałożył embargo na Iran, między innymi na eksport ropy. Jaka jest prawda, o co tam chodzi, tak naprawdę nie wiemy. Ale znamy z historii, że arsenał nuklearny był często przekonującym argumentem przy różnego rodzaju negocjacjach gospodarczych. Mamy w tej chwili ogólnoświatowy zakaz wychodzenia z domu, wyjazdów, przekraczania granicy, przelotów samolotem. Wszystko to powoduje ograniczenie zużycia ropy naftowej na świecie. Kraje OPEC wydobywające ropę są w stanie dyktować USA i nam wszystkich warunki sprzedaży tego surowca. Bojkot jest niemożliwy, gdyż wszyscy jesteśmy uzależnieni od ropy, a alternatywy na tą skalę jeszcze nie ma. Chyba że pod wpływem upozorowanego zagrożenia wirusa potrafimy wszyscy solidarnie ograniczyć nasze zużycie tego paliwa. Ropa, która służyła kiedyś tylko jako olej opałowy, jako nafta do lamp, stała się paliwem napędzającym nie tylko auta, ale także całą naszą gospodarkę, jak i niestety większość współczesnych konfliktów tego świata. Jeśli myślicie, że nikt nie jest w stanie angażować całego świata dla własnych korzyści, to przypomnijcie sobie 2 wojny światowe i ofiary, które one poniosły. Wyciągnijcie wnioski sami. Połowa majątku tego świata należy do 8 osób. Między innymi to one dyktują nam, jak mamy żyć, by im żyło się lepiej. Amerykański wynalazca samochodu Henry Ford powiedział kiedyś, gdyby ludzie wiedzieli, jak funkcjonują banki, to mielibyśmy rewolucję przed świtem. Ale o tym dowiecie się już za tydzień w kolejnym odcinku Akte Korona 5.0. Do zobaczenia.